Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, zaczniemy od prezentacji raportu, jak branża TSL ma raportować ESG. Szanowni Państwo, raport omówią pani Marta Szymborska, członek zarządu GS1 Polska oraz pani Agata Chorzela, menedżer do spraw standardów GS1 w TSL. Zapraszam, już nie muszę zapraszać na scenę. Witamy serdecznie. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Chyba nie działa. Dzień dobry. No to był chyba teaser, drodzy Państwo, bo nie będzie raportu. Bo my z Państwem chcemy stworzyć ten raport. My dzisiaj robimy właśnie badanie i na końcu będziemy pokazywać link do ankiety z prośbą QR właściwie, z prośbą o wypełnienie ankiety, bo to jest bardzo ważne. Jakie Państwo widzą dzisiaj wyzwania, szanse, możliwości związane z ESG w TSL. Także to będzie na końcu, ale żeby nie było, że nic nie pokażemy, to rzeczywiście mamy wyniki raportu przeprowadzonego wśród MŚP dotyczących wyzwań ESG. Jak Państwo pewnie wiedzą i czują na co dzień, większość firm logistycznych, współpracuje i transportowych jednak z małymi przedsiębiorstwami. I to od nich będzie zależało jakość danych w raportach ESG. To Państwo pewnie wiedzą. No i teraz my wiemy z naszego raportu, że 90% przedstawicieli MŚP, producentów, którzy wysyłają towary do sieci handlowych, nie wie, czym jest ESG. W ogóle o tym nie słyszało. 90% też nie wie, czym jest ślad węglowy. Oni będą musieli te dane dostarczyć do Państwa raportów i jeszcze, zanim trochę nastraszę, jeszcze bardziej. To Państwo wiedzą, jaka jest odpowiedzialność za dostarczenie raportu ESG nienależytej jakości. Ktoś z Państwa wie? Jest odpowiedzialność karna i finansowa dla zarządu. We Francji to jest 5 lat pozbawienia wolności i 75 tysięcy euro. W Polsce na razie ustawa o rynkowości mówi o tym, że to mogą być 2 lata pozbawienia wolności i dla spółek giełdowych nawet do 5 milionów złotych, czyli te dane są bardzo ważne. Jeszcze Marta, raz nastraszyłaś wszystkich tak, tutaj. Tak, teraz taka cisza. Dlatego robię to tylko dlatego, że Państwo słuchali naszej prezentacji. Więc dlatego taka ważna jest świadomość MŚP, bo to, czy oni będą świadomi i to, czy oni dostarczą Państwu właściwie dane, będzie wpływało na to, czy ten raport będzie dobrej jakości. Mówiąc w skrócie, czy Państwo wydadzą te pieniądze albo będą cieszyć się wolnością. No dobrze, to przechodzimy. Państwo wiedzą, kto to jest? Nie będzie łatwo, ja będę pytać. Blisko. O, i tu jest najbliżej, ale jeszcze właściwie można powiedzieć, że Kronostko, że to dzieciobójca, więc lepiej zostańmy przy tym Zeusie. Ale Państwo wiedzą, kto był przed Zeusem? Albo co było przed Zeusem? Ksiądz się wysilił na tej religii, dobrze? Państwo wiedzą, czy nie? Co było przed Kronosem, Zeusem? Chaos, no właśnie. I to dokładnie było to samo przed dyrektywą CSRD, która nakazuje raportowanie danych pozafinansowych, czyli mówiąc w skrócie ESG. Bo dzisiaj będziemy mieli dane porównywalne. Mamy europejskie standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, czyli wszyscy będziemy musieli z jednej branży raportować podobne wpływy, podobne ujawnienia. One będą wiarygodne, bo Państwo wiedzą, że będzie wymagana atestacja. Czyli biegli rewidenci będą musieli zweryfikować Państwa raporty. Powiem więcej, jeśli zweryfikują raport, który jest niewłaściwy, niewłaściwej jakości są dane, to będą pozbawieni przez 2 lata możliwości wykonywania zawodu. Czyli mamy tak, porównywalność, wiarygodność, dostępność. No i pisałam doktorat na temat ESG w TSL. Bardzo długo szukałam raportów dotyczących tego, jak firmy podchodzą do zrównoważonego rozwoju, bo one są czasami na stronie internetowej, czasami na stronie forum odpowiedzialnego biznesu, w zakładce raporty zrównoważonego rozwoju, nie są dostępne, mówiąc w skrócie. Teraz będą musiały być dostępne i jeszcze więcej, będą tagowane, czyli jeśli są Państwo zainteresowani, powiedzmy, ujawnieniem związanym ze szkoleniami albo z luką płacową, o to jest bardzo ciekawy temat, luką płacową, to Państwo biorą sobie raport jednej firmy logistycznej, drugiej firmy logistycznej, tagują sobie tą rzecz, która jest dla Państwa interesująca, czyli luka płacowa, nie będę tu wymieniała marek, no ale w jednej i w drugiej firmie i widzą Państwo wprost, jaka jest różnica między tymi firmami. Inaczej, szkolenia, chcą Państwo zmienić pracę, bo za mało Państwo szkolą, otwierają Państwo raport jednej firmy i drugiej i sprawdzają Państwo z podziałem na wiek i płeć i na progi chociażby 50+, kto jak szkoli w danej firmie logistycznej. Więc to jest bardzo ważne. Ten chaos został okiełznany właśnie przez dyrektywę CSRD. No
Cóż jeszcze oprócz CSRD? Firmy, które nie były przygotowane na zrównoważony rozwój, odczuły to już w grudniu. EME to wzrosło o 86% dla normy euro, to pewnie Państwo odczuli sami, dla normy euro 4,5. W związku z czym wszyscy ci, którzy byli nieprzygotowani, nagle w grudniu okazało się, że muszą podnieść stawki. Co więcej, ich klienci musieli też się dowiedzieć nagle, że te stawki nowo ich obowiązują. Taksonomia. Taksonomia dotyczy branż, które mają największy wpływ na środowisko i tutaj uwaga, transport. Powstała nawet lista taksonomiczna dla firm sektora TSL. Bardzo Państwa zachęcam, żeby się zapoznać na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, bo ta lista Państwu powie, jakie są wymagania dla Państwa sektora. Znaczy chociażby, gdyby Państwo chcieli się ubiegać o kredyt, jakieś finansowanie, to jakie wymagania muszą Państwo spełnić, żeby móc to zrobić. No i oczywiście mówimy o czynniku jeszcze oprócz E, mamy obszar S. Mówimy o tym, że wyzwaniem jest też społeczność lokalna, czyli tam, gdzie się są położone firmy z sektora TSL, nocne załadunki, wyjeżdżanie dróg, brak pobocza, a kiedy dzieci wracają ze szkoły. To są te wyzwania z obszaru S dla firm logistycznych i transportowych, ale też niezadowoleni kierowcy. To jest kolejny obszar, o którym pewnie Państwo słyszeli, mam nadzieję, nie odczuli w zeszłym roku. I to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Niezadowoleni mieszkańcy, z którymi się nie prowadzi dialogów w ramach obszaru S, pokazują swoje niezadowolenie, wychodząc na drogi, blokując je, uniemożliwiając transport. No i to jest ten case, o którym już Państwu mówiłam, związany z kierowcami. Państwo pewnie wiedzą najlepiej, jaki jest szeroki tego zasięg. Wpływ branży TSL. My sprawdziłyśmy, że to jest 6,5, nie 7 PKB i zatrudnia około 1 000 000 osób. Branża TSL w Polsce tworzy około 120 tysięcy firm, z czego 33 tysiące firm zajmuje się międzynarodowym transportem. Czyli ta sytuacja z rynku niemieckiego o podniesieniu 86% ich rzeczywiście dotyczyła. Około 90% firm to MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa, czyli znów pracujące na rzecz największych graczy, którzy będą musieli raportować dane ESG. Najwięksi gracze TSL na rynku to około 120 firm. Zatrudnienie powyżej 250 pracowników, zakładając sumę przychodów netto, jeszcze dodatkowo 50 milionów euro, będą musiały raportować. 25% europejskiego rynku przewozów międzynarodowych obsługują polskie firmy. To pewnie Państwo wiedzą najlepiej. Plus wyzwania. Ciągła rotacja pracowników magazynowych oraz niedobór około 80 tysięcy kierowców. Czyli znowu wracamy do obszaru S. Ten kierowca, jak będzie chciał się u Państwa zatrudnić, będzie świadomy, czego powinien oczekiwać, to sprawdza sobie chociażby lukę płacową w raporcie. Czynniki ekonomiczne. Niskie stawki za frakt, wysokie koszty, słaba koniunktura. Niedobór zleceń. Branża transportowa jest trzecią najbardziej zadłużoną branżą w zeszłym roku. Transformacja cyfrowa związana z koniecznością cyfryzacji procesów i integracji systemów. Agata powie o tym za chwilę więcej. I zmiany regulacyjne i zrównoważony rozwój, w tym regulacje związane z pakietem mobilności oraz Zielonym Ładem. Co będziemy musieli raportować? To oczywiście będzie wynikało z podwójnej istotności. Podwójna istotność mówi o tym, jaki mają Państwo wpływ na szeroko pojęte otoczenie, jaki zrównoważony rozwój, tematy związane z zrównoważonym rozwojem mają wpływ na Państwa finanse. Tak najprościej, wszyscy nosimy ubrania, wszyscy kupujemy ubrania. Czy zmiany klimatu mają wpływ na branżę tekstylną? Tak na szybko, jak się Państwu wydaje? Naturalnie, no tak, czy już producenci w Polsce raczej nie będą produkowali kurtek puchowych ani ocieplanych kozaków, tak? Czyli ma. A z drugiej strony, czy branża tekstylna ma wpływ na zmianę klimatu? No ma, tak? Emituje, produkuje dużo, emituje dużo CO2. Więc to, co nam wyjdzie w podwójnej istotności, zaraz Państwu pokażę, jak to jest w branży TSL, to będzie musiało zostać zaraportowane. Jest właściwie ujawnień, czy data pointsów jest nawet ponad 1000, nie strasząc. Na szczęście w branży TSL nie trzeba raportować wszystkiego, podwójna istotność nie dotyczy wszystkich obszarów. Także nie straszę, że będzie tych ujawnień ponad 1000, ale zaraz pokażę obszary, które są ważne. Mamy tematy związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniami, zasobami wodnymi i morskimi, bioróżnorodnością i ekosystemami, zużyciem zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym. I tu jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, jak ja pisałam doktorat, długo go pisałam, 12 lat, ale jak zaczynałam, to żadna firma logistyczna nie mówiła o GOZie.
Żadna w strategii zrównoważonego rozwoju, ani w raporcie w ogóle nie odwoływała się do GOZ-u. To wtedy nie było ważne. W tej chwili GOZ znajduje się w większości strategii firm z branży TSL. Społeczne zatrudnienie, czyli pracownicy danej firmy, pracownicy w łańcuchu wartości, czyli już nie możemy powiedzieć, że mnie nie interesują przewoźnicy, którzy pracują dla mojego poddostawcy. To są osoby, które wpływają na mnie, ja wpływam na nich, więc muszę się tym zainteresować. Otoczenie społeczne, czyli znów ci, którzy się znajdują bliżej bądź dalej firmy logistycznej, konsumenci i użytkownicy końcowi i praktyki biznesowe. Żeby ułatwić, Bank Pekao pokazał wpływy per branża. Oczywiście tworząc podwójną istotność, EFRAG, czyli ta organizacja, która mówi, jak powinno się raportować, powiedziała, że możemy się odnosić też do dokumentów stworzonych przez niezależne organizacje. No jak Państwo tutaj widzą, transport i logistyka, jeśli chodzi o zmiany klimatu, chyba nie ma niespodzianki, że wpływ jest wysoki, czyli ujawniamy. Zanieczyszczenia, trochę mniejsze, woda, trochę mniejsze, już bioróżnorodność znów i gospodarka obiegu zamkniętym znów się pojawia. Czyli to są rzeczy, które powinny zostać ujawnione w raporcie. To trochę dla ułatwienia grupie Araben. Zaraz pokażę, dlaczego pokazuję ten przykład. Nie tylko dlatego, że byłam tam zatrudniona przez 11 lat i tworzyłam tą strategię zrównoważonego rozwoju, ale dlatego, że rzeczywiście jako jedyna firma w Polsce dostała kredyt zrównoważony 225 milionów euro. Właśnie w związku powiązany ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. I to wycinek z ich raportu. Rzeczy, które powinny zostać ujawnione, które mają znaczenie dla interesariuszy i znaczenie dla grupy Raben, widzą Państwo, zmiany klimatyczne, innowacje i postęp technologiczny, przejrzystość, ramy zrównoważonego rozwoju, odpady, czyli pojawia się ten GOS, zadowolenie klientów, standardy etyczne z branży, dla branży i partnerów łańcucha dostaw, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla pracowników i rozwój i zatrzymanie pracowników. Dodam tylko, że to jest raport, który jeszcze nie został wydany zgodnie z nowymi standardami raportowania, więc myślę, że dzisiaj będzie wyglądał jeszcze lepiej. Mówię o istotności wpływu, dlatego że z jednej strony mówimy o tym, na co firma ma wpływ, co ma wpływ na firmę, ale raport zrównoważonego rozwoju dzisiaj to jest raczej mówienie, to jest taka wisienka na torcie, raczej mówienie o tym, jaką Państwo mają strategię, do czego Państwo zmierzają. Do tej pory raporty, które wydawały firmy, mówiły o przyszłości, rozliczały się z zeszłego roku, czyli mówiły, że taka była emisja, taka była rotacja. W tej chwili mówimy, do czego my zmierzamy, jakie są szanse i ryzyka związane z prowadzoną przez nas działalnością. Czyli wracając do branży tekstylnej, jeśli taki prezes firmy tekstylnej dzisiaj się nie zastanowi, a mogą mi Państwo wierzyć, że w niektórych firmach tak jest, dzisiaj się nie zastanowi, że te firmy, te kurtki puchowe czy te buty ocieplane, one się nie sprzedają. Nie przetransformuje biznesu albo nie zastanowi się, że kończy się bawełna, a on podrukuje z bawełny. To nie nadąży za tymi zmianami i zdecydowanie to będzie ryzyko bardziej niż szansa. Jeśli raportujemy jakieś ujawnienia, to one oczywiście muszą być związane z tym, jaka jest skala naszego wpływu, jaki jest zakres wpływu i czy jest nieodwracalny charakter. Czyli my to możemy zmienić, mówiąc w skrócie. I oczywiście prawdopodobieństwo, czyli z jakim prawdopodobieństwem to się może wydarzyć. Czy warto? To żeby nie było, że tylko straszę. Pokazuję wprost notatkę prasową grupy Raben o 225 milionach euro, żeby nie było, że to jakiś PR, tylko rzeczywiście to się wydarzyło i nawet dosyć dawno. To było jakieś 7, na pewno 5 lat temu. Później dostała grupa WP Holding. I teraz chciałam Państwu pokazać, że jeśli Państwo porównają sobie, jakie są wskaźniki w SLL-u, bo marża tego kredytu uzależniona jest właśnie od realizowania celów zrównoważonego rozwoju. Jak zobaczą Państwo, porównają raport WP i porównają grupę Raben, to widzą Państwo, że tam są zupełnie inne wskaźniki, czyli bank zupełnie z innych rzeczy rozlicza różne branże. I tutaj mamy tak, redukcja intensywności emisji z obiektów Raben o 30%, redukcja intensywności emisji z działalności transportowej o 10%. Udział pojazdów spełniających normy Euro 5 i 6 we flocie na poziomie 96%, relatywna optymizacja przewozów drogowych dzięki wyższej efektywności transportu, to by chyba mogło być jeszcze doszczegółowione, i wyliczenia dotyczące gazów cieplarnianych, aktualizacja i rozbudowa kalkulatora CO2 dla transportu. Myślę, że dzisiaj już nie przejdzie informacja o tym, że to musi być kalkulator, dzisiaj już musimy wprost mówić o emisji gazów scope 1 i 2 i najlepiej 3.
oddaję głos, bo cyfryzacja jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju. Marta, proszę Państwa, to ESG może naprawdę bardzo, bardzo długo. Ja mogę o cyfryzacji bardzo długo, natomiast troszeczkę mnie przeraża ten tykający zegar. No, mam nadzieję, że uda mi się dużo tutaj krócej Państwu przekazać te istotne kwestie związane z cyfryzacją, bo ona rzeczywiście jakby wprost przekłada się, czy może przełożyć się na raportowanie z punktu widzenia ESG, środowisko ESR1. To jest ważny na pewno aspekt. A ta cyfryzacja, proszę Państwa, jest olbrzymim wyzwaniem. Nie tylko dla transportu, ale również dla całego handlu, dlatego że globalne dane mówią, że do 2% dokumentów handlowych i transportowych na świecie ma postać elektroniczną. Cyfryzacja, czyli połączenie, digitalizacja, a więc zamienienie tradycyjnych procesów, tradycyjnych dokumentów na te cyfrowe odpowiedniki, plus połączenie z tego z nowymi technologiami cyfrowymi. Mówię tutaj chociażby o podstawowych narzędziach IT, czy już najnowszych technologiach typu blockchain, AI i te różne inne rzeczy. Wszystko to razem tworzy nam cyfryzację. Ta cyfryzacja jest bardzo mocno wspierana przez absolutnie różnego typu regulacje. Tutaj akurat macie Państwo kilka ważnych regulacji europejskich i to na pewno będzie wpływać mocno na branżę TSL, szczególnie w kwestii EFTI, czyli tego rozporządzenia mówiącego o elektronicznej informacji na temat transportu towarowego, szeroko pojętego transportu towarowego. No właśnie, my reprezentujemy GS1 Polska. My nie trochę jesteśmy rozpoznawalni w branży TSL, próbujemy to zmienić, natomiast no, wywodzimy się z handlu, przede wszystkim nasze standardy funkcjonują na ponad 90% produktów detalicznych, to jest kod kreskowy, czyli firmy, które mają potrzeby w zakresie jednoznacznego, globalnego oznaczenia swoich produktów, zgłaszają się do nas, ale kod kreskowy jest tylko tak naprawdę jednym ze standardów identyfikacyjnych. Standaryzacja jest ogólnie warunkiem absolutnie skutecznej digitalizacji łańcucha dostaw. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim standardy to jest spójność danych w całym łańcuchu dostaw. Jeżeli coś digitalizujemy, jeżeli zamieniamy w formę cyfrową, no to musimy jednoznacznie mówić o tych obiektach występujących w łańcuchu dostaw, czyli jednoznacznie to identyfikujemy. Tworzymy cyfrowego bliźniaka. No, automatyzują procesy, co doskonale Państwo pewnie wiecie. Ma magazyny, automatyczne przyjęcie też odbywa się najczęściej przy pomocy technologii skanowania kodów kreskowych. No, wspierają interoperacyjność systemów. Ta kwestia interoperacyjności jest olbrzymia, bardzo, bardzo istotna, bo tej interoperacyjności nam brakuje. Systemów mamy mnóstwo, ale te systemy jakby działają w obrębie najczęściej danej firmy i nie są interoperacyjne. A jeżeli idziemy w kierunku cyfryzacji, a to jest jakby, to jest taka nasza przyszłość już nieunikniona, to będziemy musieli być interoperacyjni. No i zapewniają zgodność z regulacjami. Absolutnie standaryzacja jest też bardzo ważnym aspektem wszystkich regulacji, które obecnie się pojawiają. Do tego dochodzą standardy komunikacyjne i to jest coś, co my w GS1 robimy już od kilku lat, czyli cyfryzujemy, raczej digitalizujemy łańcuch dostaw, czyli zamieniamy tradycyjne dokumenty na tą postać elektroniczną. Ja już nie będę tego omawiać z braku czasu, ale ważne jest tutaj rzeczywiście ten pełen obieg cyfrowy dokumentów, nie tylko handlowych, ale szereg dokumentów transportowych, między innymi bardzo ważna i istotna kwestia, czyli elektronizacja listu przewozowego, z czym jako GS1 już, nie chcę powiedzieć, walczymy, ale o co się mocno staramy już od kilku lat. Oczywiście korzyści z cyfryzacji są olbrzymie, i myślę, że tutaj każdy z Państwa reprezentujący branżę TSL zdaje sobie z tego sprawę. Kwestia redukcja papieru, kosztów związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem dokumentów, proces rozliczania, chociażby elektroniczny list przewozowy, rozliczania zleceń transportowych, dokładność, bezpieczeństwo, usprawnianie procesów. My robiliśmy szereg badań, mamy szereg pilotaży i też możemy się tymi wynikami pochwalić. No właśnie, Marta, standardy GS1, raportowanie ESRS, to proszę, to jest Twój slajd. Bardzo lubisz to omawiać. Tak, w czym możemy Państwu pomóc, bo to dzisiaj nam o to chodziło. Wsparcie w liczeniu i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych, wsparcie w zarządzaniu zasobami gospodarce obiegu zamkniętego. Dodam tylko, że my jesteśmy NGO-sem, czyli jeśli są Państwo uczestnikiem systemu, to wsparcie otrzymują Państwo w ramach uczestnictwa w systemie. Wsparcie w identyfikacji i zarządzaniu wpływem na konsumenta, użytkownika końcowego produktu lub usługi, wsparcie w monitorowaniu własnej działalności pod kątem naruszania praw człowieka,
i lub naruszania praw dziecka, wsparcie w budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw, w tym monitorowanie pochodzenia produktów pod kątem ryzyka społecznego lub środowiskowego. Jako kluczowe możemy odpowiadać wprost na ujawnienia czy też tematy. Standard E1, zmiany klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego, standard E5. Za chwilę będą u Was w firmach, może nie wprost Państwo, ale znali na pamięć wszystkie SRS-y. Prawa człowieka, prawa pracownika, standard S1. Prawa człowieka, prawa pracownika w łańcuchu dostaw, standard S2. Wpływ na konsumenta i użytkownika końcowego, standard S4. I relacje z dostawcami, standard G1. Tak, i ten kod dwuwymiarowy prowadzi do strony, gdzie możecie Państwo pobrać jakby, nie wiem, czy mogę nazwać to kalkulatorem, rozwiązanie. Czy narzędzie, bardziej takie rozwiązanie, które pokaże, w jaki sposób można wprost raportować, stosując standardy i rozwiązania GS1. Na przykład standard, jakim jest, czy rozwiązanie bardziej paperless, to co mówiłam, zamiana tradycyjnych dokumentów w cyfrowe odpowiedniki. Mamy dodatkowe, to jest oczywiście standard, który wprost odpowiada nam, jest powiązany ze standardem E1. No tutaj możemy sobie dodatkowe dane potrzebne do obliczania wdrażania, to już bezpośrednio są wypełniane przez klienta, na przykład liczba kartek dla danego etapu, liczba procesów w ciągu roku i wprost tutaj podpowiadamy, że wykorzystując dane rozwiązanie możecie Państwo wprost wziąć, że tak powiem, tą treść do raportu z naszej strony internetowej, czyli liczba kartek papieru wykorzystywanych w ramach poszczególnych etapów procesu, w czym to pomaga. Dodatkowo mamy przydatne narzędzia czy rozwiązania takie rynkowe, które również pomagają na przykład w obliczaniu śladu węglowego. No i właśnie ten raport, który został zapowiedziany, my go tak naprawdę nie skończyliśmy, ale on już jest, że tak powiem, w produkcji. Raport, który GS1 przygotowuje wspólnie z Polskim Instytutem Transportu Drogowego. Nie będę już czytać poszczególnych elementów raportu, natomiast proszę mi wierzyć, że będzie tam wszystko to, czego Państwo, czego branża TSL oczekuje, czy czego nie wie, co powinno być wyjaśnione, żeby dobrze zaraportować właśnie kwestie ESG. Będzie tam też aspekt badawczy, o którym za chwilę powiem, ale właśnie ten raport jeszcze MŚP. To jeszcze, żeby nie było, że taki był teaser, a my tu nic nie przedstawiłyśmy, to zachęcam Państwa do pobrania najnowszego raportu. On się dzisiaj ukazał, specjalnie dla Państwa dzisiaj go udostępniliśmy. Plan był inny, że on w przyszłym tygodniu ujrzy światło dzienne, który pokazuje, jak dzisiaj MŚP są gotowe do raportowania, jakie są wyzwania. I myślę, że to bezpośrednio wpłynie na branżę TSL, także zachęcam do zapoznania się i już dzisiaj zarządzania tymi szansami, wierzę, a z drugiej strony jednak ryzykami. No i właśnie ten ostatni raport, bo my tutaj produkujemy raporty. Jeden raport MŚP, a tak naprawdę ten docelowy raport, czyli ESG w TSL. Prowadzone są badania do tego raportu. Bardzo tutaj Państwa zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w takim badaniu. Tam jest raptem niecałe 10 pytań. On między innymi będzie pokazywał nam świadomość branży w kontekście raportowania tych aspektów, tych standardów związanych z ESG. No i to wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. My jesteśmy dostępne tutaj jeszcze po naszej prezentacji. Przepraszamy 6 minut, że tak powiem przedłużyłyśmy, ale mam nadzieję, że Państwo nam wybaczycie. To jest jedyna temat prezentacja, ważny. A temat bardzo ważny. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję. Mam nadzieję, zobaczymy.